Dzień dobry Państwu. Marek Rupental, nasze kolejne spotkanie, podczas którego będę omawiał następne zagadnienia wynikające z kolejnego modułu szkolenia okresowego. Dzisiaj poruszymy sobie pierwszy temat o bezpieczeństwie, ale jeszcze nie o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Na innych płaszczyznach, na tych, na których kierowca znajduje się każdego dnia. Zajrzymy też do domów, co tam się może dziać, żeby opisać ogólną sytuację z różnymi niebezpieczeństwami, z jakimi może się spotkać kierowca. Serdecznie zapraszam. A dzisiaj nie jestem sam w studio po raz pierwszy w tym tygodniu. Paulina Efimow. Witajcie. I z programem zajmie się dzisiaj Dawid Hitrow. Kamera mu się rozładowała. No dobrze, że tu wszystko działa, to przynajmniej nas będziecie widzieli i słyszeli. Mhm. Zabraknie nam wody, poprosimy, żeby Dawid przyniósł, to zobaczycie. Mhm. Słyszałam, że tutaj tęskniliście za jakąś dziewczyną. Za ładnymi paniami wczoraj. Pamiętam taki komentarz. Także już. Musiałem ja tutaj robić za wykładowcę, za dziewczynę, uśmiechać się. Niepotrzebne tak robiłem. Ci jesteśmy. Jesteście. Jesteście i panowie tęsknili, i ja tęskniłem. No widzisz, ale już jest tutaj pomoc, także nie jesteś już sam, będę ci tutaj zobaczymy pomagać. Zobaczymy jutro. Jutro mnie tutaj raczej nie będzie. No dobrze, witam pierwsze osoby na Facebooku, pana Andiego Smoka witamy. Nieważne jaki moduł, najważniejsze jest tacho. No dobrze. A ja myślałem, że wypłata. O, tak, no. O, Paulina się zgadza ze mną. Wypłata jest najważniejsza. Chyba tak, zgodzę się słabo z tym. Słabo widać na tych paskach teraz, co? Może troszeczkę. Dobrze, witamy jeszcze na YouTube pana Stanisława i pana Dariusza. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pytanie do Dawida, czy poszedł TikTok, bo na razie nic mi się nie wyświetla. Dobrze, to zaraz sobie odświeżę stronę. Witam ja pana. Tylko Andiemu odpowiem. Ja byłem w miniówce, tylko posadzili mnie tutaj za tym pulpitem i nie było po prostu widać tej całej elegancji i tych owłosionych gir. Ale byłem. Dzisiaj już nie, no dzisiaj no, do prania dałem sukieneczkę. Dobrze, witam na szkoleniu okresowym pana Kamila. Witam wszystkich bardzo serdecznie. A tutaj już Dawid nam pokaże. Witam też wszystkie osoby, przepraszam, z TikToka. Zachęcamy Was do zadawania pytań, do komentowania. Wiemy, że jesteście bardzo aktywni, lubicie zadawać pytania, z czego bardzo się cieszymy. Chcemy, żebyście zadawali te pytania, a nie szukali odpowiedzi w internecie, bo wiadomo, co ten internet może wypisywać. A Marek na Wasze pytania naprawdę bardzo z chęcią odpowiada. Zadawajcie te pytania, ja będę je sobie spisywać i w wolnej chwili zadam je Markowi, jak będzie, powiedzmy, przerzucał tutaj slajdy. Witam pana Dariusza i pana Krzysztofa na TikToku. Szkolenie okresowe... O, tutaj widzę... Przeczytasz to imię? Jeremy, tak? Jamar. Jamar, także też witamy. Kamil napisał, że chciałby cię zobaczyć w peruce. Znaczy... Panie Kamilu, ale po co? Ja kiedyś wyczytałem, że włosy jak są ładne, to wcale nie muszą być długie, więc teraz mam problem z głowy, nie muszę chodzić z grzebieniem, lokówki używać, suszarki, co wy tam jeszcze używacie? O, wiele rzeczy. Wiele rzeczy, wiele pozostałych rzeczy nie muszę, więc nie ma znaczenia. Ale rzeczywiście przypomniał mi pan sytuację, kiedyś mój kolega, on jest blondynem, też krótko strzyżonym, tak jak ja, i któregoś razu przyjechali znajomi, przywieźli mu perukę, ja na niego czekałem na zewnątrz przed budynkiem, mieliśmy gdzieś tam sobie pojechać, w końcu nie ma go, nie ma, wchodzę do pokoju, rozglądam się, ludziska wszystkie siedzą, jego nie ma, nie poznałem człowieka w peruce, przyzwyczajony do krótkiego włosa. No widzisz, dołączysz do nas pan Karol na TikToku. No to ci pan, zaglądam tak przez ramię. Tak, na Facebooku dołączy jeszcze do nas pan Bartek. Witamy wszystkich bardzo serdecznie, liczymy na bardzo dużą aktywność. I co, chyba rozpoczniemy wykład. Na TikToku to wczoraj tyle ludzi było, że nie zdążyłem wszystkich przywitać, wymienić, bo za dużo czasu by mi to zajęło. Ale mam pytanie ja najpierw. Czy jest z nami pan Marek, który wczoraj zadał na tym naszej platformie pytanie odnośnie przerw na promie i odpoczynków? Panie Marku, jeżeli pan jest, niech się pan odezwie, to ja od razu wyjaśnię i odpowiem na to pytanie. Bo wczoraj już było za późno zadane, nie zdążyłem po prostu.
Więc dobrze. Paulina przypilnuje, jak będzie pan Marek się odezwie, to ja przygotuję też to pytanie wrócimy i do tego wtedy pytania. Je omówimy. No dobrze. To lecimy z tematem. Tak, ja myślę sukieneczkę to moją trochę, żeby Andiego nie kusić. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nie w ruchu drogowym, bezpieczeństwo takie szeroko rozumiane, jak to zostało tu określone w tym studio, żeby nie wymieniać całego tytułu, że jest to bezpieczeństwo, higiena, obsługa, logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego, środowiska i w ogóle jeszcze nie wiadomo czego tam. Jak wspomniałem na samym początku, będę chciał powiedzieć o różnych miejscach, w których kierowca się znajduje, w których czekają na niego różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Nie będzie to takie spotkanie, jakbyście mieli spotkanie z inspektorem BHP, który będzie tutaj mówił o tych różnego rodzaju niebezpieczeństwach, jak ich uniknąć i będzie mówił w zasadzie o takich podstawowych rzeczach, bo przecież każdy pracownik, który jest nowo zatrudniony, musi nie tylko wykonać badania lekarskie, ale również przejść to szkolenie BHP. Z tego sporządzany jest protokół, podpisuje to inspektor, który przeprowadził szkolenie, kierowca podpisuje, no i wtedy już może iść do pracy. Ale czy ten inspektor BHP jest w stanie omówić wszystkiego rodzaju, wszystkie zagrożenia, z jakimi będzie mógł się spotkać kierowca? Jestem przekonany, że nie, bo każdy dzień naszego życia dyktuje nam jakieś nowe okoliczności, nowe warunki, nowe sytuacje. Niektóre zdarzają się po raz pierwszy i musimy w jakiś sposób na nie zareagować. I właśnie o takich sporadycznych sytuacjach na pewno BHP-owiec nie będzie w stanie niczego powiedzieć. Natomiast my jesteśmy dorosłymi ludźmi. Dorosłymi ludźmi, którzy potrafią o siebie zadbać. I to od nas będzie zależało, czy przedsięwziemy takie działania, które pozwolą nam na zachowanie życia i zdrowia. Że nie doznamy żadnego uszczerbku. To tak pokrótce, jak będzie wyglądało nasze dzisiejsze spotkanie. Oczywiście będę chciał powiedzieć o wypadkach przy pracy, będę chciał powiedzieć o chorobach zawodowych, z którymi spotykają się kierowcy. Będę chciał powiedzieć też o zagrożeniach fizycznych i zagrożeniach psychicznych w zawodzie kierowcy. I to tak pokrótce można by było nakreślić, że taki konspekt na dzisiejsze zajęcia sobie mniej więcej przygotowałem. Czy bezpieczeństwo to jest coś, co powinno zaprzątać nasze myśli każdego dnia? Myślę, że tak i nie. Gdybyśmy cały czas czuli jakieś zagrożenie, gdybyśmy wszędzie widzieli, że coś złego może nas spotkać, że wszędzie jest jakieś niebezpieczeństwo, można by było popaść w traumę, taką prowadzącą do sfisiowania. Ale mimo wszystko, nawet nieświadomie, w wielu sytuacjach będziemy zachowywać się w taki sposób, żeby nie doznać żadnej dolegliwości. Nie wiem, widzimy manewrującą na placu ciężarówkę, a my przechodzimy akurat gdzieś tam w pobliżu. Mamy świadomość tego, że kierowca nie ma tak dobrej widoczności jak my. W związku z tym to my zrobimy krok w bok, żeby nie zostać potrąconym. Zrobimy to całkowicie podświadomie, instynktownie. Nie będziemy musieli gdzieś tam się zastanawiać, wychodząc na ten plac, że wow, tutaj i oczy wybałuszone, rozglądamy się, patrzymy, gdzie tutaj teraz jakieś niebezpieczeństwo na nas czeka. Nie, normalnie będziemy szli. I tak to powinno się w życiu odbywać, żebyśmy właśnie nie sfiksowali. A tych niebezpieczeństw naprawdę jest cała masa. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Możemy się z nimi spotykać wszędzie. Każdy zawód ma jakieś swoje inne określone niebezpieczeństwa. No, pracownik jakiegoś biura, nie wiem, urzędnik państwowy chociażby, raczej na hali załadunkowej nie będzie tam się sobie spacerował i nie będzie narażony na to, że jakiś ładunek może spadnie z regału, może w sztaplarce hydraulika zawiedzie i coś spadnie, upadnie. Nie będzie. My z kolei nie będziemy narażeni na to, żeby przyciąć sobie palca zszywaczem chociażby, tak? Bo to raczej jest taki przedmiot, który znajduje się na biurku, a nie w kabinie pojazdu. Więc każdy, jak widzicie, będzie spotykał się z innymi zagrożeniami. Oczywiście wykonując dany zawód,
mniej więcej orientujecie się, nawet po tym szkoleniu BHP, z jakimi podstawowymi zagrożeniami możecie się spotkać. No ale pojawiają się jeszcze te, o których właśnie mówiłem, takie, które znienacka nas zaskakują, czyli są takie tak naprawdę nie do przewidzenia. Pan Andrzej Kacper, widziałem, że coś do mnie napisał na Messengerze, ale już byłem w studio, panie Andrzeju, i nie wiem, co tam było. Natomiast jeżeli pan zada teraz to pytanie, czy jak pan poczeka... Pan Andrzej tutaj napisał, że wysłał filmik, więc może tutaj lepiej odpowiesz mu na Messengerze. To po programie. Po programie tak, dotrę do biura, załatwię w cudzysłowie, tak? Dwóch kierowców, którzy mają przyjść na szkolenie okresowe, jak ich posadzę już na sali wykładowej, to wtedy obejrzę, co tam pan mi wysłał. Dobrze, i się ustosunkuję jak zwykle. Tak. Spojrzałem w międzyczasie na komentarze, które Paulina ma do dyspozycji. Widziałem, że Andy Smok wraca do upałów, do spędzania czasu w kabinie. Oczywiście też dzisiejszy temat świetnie się to wpisuje. Przedsiębiorcy nie chcą ponosić dodatkowych kosztów, kierować kierowcę do hotelu. Często zresztą przed hotelami stoją samochody osobowe i to bardziej tą grupę odbiorców preferują hotelarze. Natomiast jakieś motele przy drogach też się znajdują, ale nie wszędzie. Gro czasu musicie Państwo spędzać na parkingach. Zimą, no chłodno, ale można włączyć ogrzewanie, można włączyć webasto, dogrzać się i jakoś to znieść. Natomiast lato jest rzeczywiście mocno uciążliwe dla kierowców. Blacha się szybko nagrzewa. Wewnątrz kabiny panuje wysoka temperatura. Nie wiem, wczoraj widziałem, że Andy pisał, że jakiś kierowca właśnie zmarł w kabinie w wyniku wysokich temperatur, czyli po prostu upiekł się, tak? Takie rzeczy się zdarzają. A nic się nie robi, żeby poprawić ten byt kierowcy, żeby zapewnić mu godziwe warunki podczas odpoczynku. Nawet te hotele takie za 20 euro na kartę, to przecież one są nie tylko wykorzystywane do odpoczynku przez kierowców, ale też przez przypadkowe pary takie męsko-damskie, które gdzieś tam chcą trochę czasu ze sobą spędzić. I czy jakaś tam płyta pilśniowa oddzielająca jedno pomieszczenie od drugiego jest w stanie zapewnić komfort kierowcy, kiedy oni tam buszują, śmieją się, zadowoleni? No nie ma takiej możliwości. Do hotelu za duże pieniądze przedsiębiorca na pewno nie wyśle kierowcy, więc pozostaje tak naprawdę ta kabina. No i jak wspomniałem, latem jesteście w tym momencie narażeni na dosyć duże niebezpieczeństwo przebywania właśnie w tych wysokich temperaturach. Zresztą każdego roku media się takimi rzeczami pasjonują, tylko nie wiem, dlaczego nie mówią o kierowcach, mówią tylko o zwierzętach, że ktoś tam, czy jakieś dziecko nawet, tak? To chyba 2 czy 3 lata temu w Szczecinie mieliśmy taki przypadek, że matka miała, jadąc do pracy, miała odwieźć dziecko do przedszkola, ale była spóźniona, tak śpieszyła się do pracy, że zamiast do przedszkola pojechała do pracy, zamknęła samochód i kiedy wróciła po tych 8 godzinach pracy, okazało się, że dziecko zostało w samochodzie i dziecko już nie żyje. To właśnie w wyniku działania tej wysokiej temperatury. Dziecko się po prostu upiekło. Nie było czym oddychać, udusiło się. Pamiętam. No tutaj pan Andrzej napisał, że to jest twój filmik, Marku, i podwójna obsada jak na młotkach, nie podwójna obsada jak jedzie, to jeden jedzie, drugi na kopertach odpoczywa, a jak stoi na przerwie, to czy na pauzie i na kopertach, to się mu to nie zalicza, coś takiego, ja tego nie umiem powtórzyć i nie rozumiem tego. Ja w ogóle nie pamiętam, co to za film. Ja już często powtarzam, że za długo żyję, znam wielu ludzi, znaczy wielu ludzi mnie zna, o może tak bardziej poprawnie będzie. Zrobiłem już wiele rzeczy i akurat sobie tego nie przypominam. No ale po programie, tak jak obiecałem, obejrzę i się ustosunkuję. A Kamil na szkoleniu okresowym napisał, że samochody powinny być wyposażone w klimatyzację postojową, tylko pracodawca ma to gdzieś, bo po co, on siedzi w biurze i jemu jest chłodno. No właśnie. No powinny być jakieś półśrodki i jakieś inne pomysły na rozwiązanie tego problemu. Ja pamiętam z 20 lat temu to było,
kiedy dostałem takie zaproszenie do Poznania. Notabene konferencja odbyła się na tym torze w Poznaniu, z poznańskim. I tam padł pomysł ze strony Polskiego Związku Motorowego, Wielkopolskiego Polskiego Związku Motorowego, żeby w Polsce utworzyć taką sieć bezpiecznych parkingów z zapleczem socjalnym, z pokojami, z strzeżonym parkingiem, no w ogóle tak, żeby poprawić ten komfort pracy. I powiem Wam, że założenia bardzo słuszne. Na początku siedziałem z rozdziabierzoną dziobem i słuchałem, mówię, fajnie, no rzeczywiście, 20 lat temu, czyli jeszcze tak naprawdę nawet chyba nie obowiązywał nam jeszcze czas pracy kierowcy. Musiało być więcej niż 20, bo od października 2002 roku mamy czas pracy w naszym kraju. A wtedy pamiętam, że to jeszcze nie weszło, więc ponad 20. I same założenia, sam pomysł, wszystko fajne. Tylko jak to wszystko przemyślałem, to podniosłem łapę i zadałem pytanie, a kto to sfinansuje? No i wpadła odpowiedź, zrobią to prywatni przedsiębiorcy. No to usiadłem, już wiedziałem, że tych parkingów nie będzie. Prywatny przedsiębiorca chętnie stanie do przetargu przy drodze szybkiego ruchu, przy autostradzie, przy ekspresówce, jeżeli mamy już wyznaczone miejsca odpoczynku podróżnych, to on chętnie tam wystartuje, żeby jakąś kiełbasę sprzedać, bułkę podgrzaną, czy jeszcze coś innego. Natomiast nie będzie budował hoteli, nie będzie zatrudniał tam ludzi. Nie jest to w interesie i nie wiem nawet, czy byłoby to ekonomicznie aż tak bardzo opłacalne, jeżeli powstałaby rzeczywiście taka sieć tych parkingów. Nie wiem, nie znam się aż tak na tym, czy biznesowo by to się spięło, czy można by było na tym zarobić pieniądze, a jeżeli tak, to ile trzeba by było zainwestować. I do dzisiaj oczywiście żaden taki parking nie powstał, więc wtedy miałem dobre przeczucia, że skoro prywatni będą inwestować, to znaczy, że nic takiego się nie wydarzy. Macie do dyspozycji tak naprawdę tylko i wyłącznie parkingi. To jeszcze niezbyt rozbudowana sieć tych parkingów jest, więc nie na każdym też znajdziecie miejsce, żeby bezpiecznie się zatrzymać. Zobaczcie, mamy przepisy, które mówią o wyznaczonych miejscach postojowych dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne w ilościach niepodlegających wyłączeniu. Dla nich muszą być takie parkingi wyznaczone. Dlaczego takie miejsca parkingowe nie są wyznaczane dla chłodni? Tak, żeby nie zakłócać spokoju innym kierowcom, którzy się zatrzymali i chcą w tym momencie odpocząć. No nie ma tego. Dalej cały czas brakuje. Przecież Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, będę się tu zamykał na terytorium naszego kraju, bo nie wiem jak jest poza, ma naprawdę każdego roku ogromny budżet do dyspozycji. I nie można myśleć tylko i wyłącznie o kierowcach i podróżnych, którzy podróżują samochodami osobowymi, żeby mieli gdzie, bo oni się zatrzymają na 10-15 minut, skorzystają z toalety, naleją do kubka kawy, wsiadają i odjeżdżają. A to Wy macie spędzić minimum 45 minut na parkingu. To o Was powinno się właśnie przede wszystkim pomyśleć. Pamiętam, kiedy jeszcze pracowałem w Inspekcji Transportu Drogowego, otrzymałem projekt MOP-u, na którym miało być przeznaczone miejsce do ważenia. I to miejsce do ważenia nie było usytuowane tuż przy jezdni, tylko było na samym końcu tego parkingu. Gdzie tam była sieć dróg, bo tu były miejsca parkingowe dla osobówek, tam dla ADR-ów, tutaj jakaś restauracja, tam jeszcze jakaś bawialnia dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. Zaoponowałem i powiedziałem, że ja potrzebuję mieć to miejsce jak najbliżej jezdni. Także jak inspektor zatrzyma, żeby nie musiał nigdzie tam latać za tym samochodem, tylko wskazać mu miejsce, gdzie ma wjechać na tą wagę. Waga usytuowana równolegle do jezdni w niewielkiej odległości i wszystko. Otrzymałem odpowiedź, że jest to niemożliwe do zrealizowania, bo utracone zostaną atrakcyjne miejsca dla podróżujących samochodami osobowymi. To zarządca drogi już w tym momencie pokazał totalną ignorancję, że co, że ciężarówkę wysłać gdzieś tam na koniec, po drodze porozstawiać ludzi, czy też jakieś, nie wiem, drogowskazy, którędy kierowca ma jechać. Miał tyle możliwości skręcenia, nawet niespecjalnie, żeby uciekać z tego parkingu, tylko po prostu mógł się zgubić, skręcić nie w tą uliczkę i nie mógłby już zawrócić, musiałby opuścić parking. Takie są
bardzo często rozmowy prowadzone. No ale jak sami doskonale wiecie, z parkingami mimo wszystko jest problem. Pan Kamil na szkoleniu napisał, że miejmy nadzieję, że nowe auta będą miały w standardzie wyposażenia klimatyzacyjne, klimatyzację postojową, wtedy problem się rozwiąże. No częściowo się rozwiąże, pani Kamilu, bo będzie to według mnie i tak półśrodek. To nie jest zapewnienie i tak właściwego odpoczynku kierowcy. Ja niejednokrotnie już podczas tych naszych spotkań tutaj, co prawda grupy szkoleniowe się zmieniają, ale podkreślałem, że kierowca powinien mieć zapewniony właściwy odpoczynek i nikt nie powinien się interesować, co on podczas tego odpoczynku robi. To on powinien sam decydować o tym, jak chce go spędzić. Czy ktoś dzisiaj kierowcy zabroni, który zjechał na odpoczynek tygodniowy do domu, żeby teraz bronił się przed małżonką i powiedział, nie, nic ci tutaj nie pomogę dzisiaj w domu, jutro też nie, bo ja mam teraz odpoczynek tygodniowy. Ale trzeba drewna urąbać, trzeba węgiel do piwnicy wrzucić, tak? Coś tam jeszcze trzeba, nie wiem, w domu może porobić, jakieś tam dziurę wywiercić, przyczepić jakiś obrazek, cokolwiek. I ten kierowca będzie to robił. Będzie to robił, bo tam mieszka. Jemu też zależy na tym. Czy to będzie dla niego odpoczynek? No będzie, taki aktywny odpoczynek. Narobi się chłop, natyra przy tym rąbaniu drzewa, wrzucaniu węgla do piwnicy. A z drugiej strony, zobaczcie, spędzacie ten odpoczynek na parkingu, odczepiacie naczepę, chcecie w Polsce, podkreślam, samym koziołkiem podjechać do sklepu, żeby sobie kupić bułkę i kiełbasę. I będzie to potraktowane jako przerwanie odpoczynku. Kierowca się styrał, narobił się. W niektórych przypadkach nawet są wszczynane postępowania za to, że spędzając ten odpoczynek dotknął selektola i wysunęła mu się karta. Przerwał odpoczynek. A tamten, co rąbał drzewo, nie miał przerwanego odpoczynku. To są absurdy, które tak naprawdę nie powinny w ogóle mieć miejsca. Ale niestety tak to jest. I pewne jeszcze długo tak będzie. Na TikToku widzę, użytkownik napisał, że zakazy wakacyjne, a my musimy w słońcu stać, a po zakazie jechać takie bezpieczeństwo. Pan Andy jeszcze napisał, że nie ma osobnych parkingów dla chłodni, bo parkingów w ogóle jest za mało, dużo za mało dla obowiązujących przepisów. Czyli potwierdził to, co ja powiedziałem, tak? Że nikt nie wyznacza parkingów dla chłodni, a parkingów jest za mało. No i to święta prawda. I z tego, co wcześniej kierowcy podczas tych naszych spotkań pisali, to wynika, że to nie tylko w naszym kraju, ale we wszystkich państwach Europy. Tak to marnie wygląda. Nie dba się tak naprawdę o ten transport, o transport, który tak naprawdę jest takim zapalnikiem do tego, żeby społeczności lokalne się rozwijały. Żeby społeczności w ogóle mogły funkcjonować. Zapominają ludzie o tym. Wybudowanie hali, jakieś spedycja, umiejscowi się w tym miejscu, ciach, nadanie ładunku i dobra, niech wyjeżdża na drogę. Droga jest, niech jedzie. To jest za mało. To jest za mało i żadne przepisy, które sobie omawialiśmy podczas poprzednich spotkań, czy tego rozporządzenia 561, czy konwencji AETR, nie przewidują tego, że kierowcy należy zapewnić ten właściwy odpoczynek. Znaczy ogólnie takie stwierdzenia padają, tylko że nic się w związku z tym nie dzieje. Jak wspomniałem, zarządcy drogi naprawdę dysponują ogromnym budżetem i mogliby budować takie rzeczy, żeby zapewnić kierowcy właściwy socjal, ale niestety tak się nie dzieje. O zakazach wakacyjnych też już się wypowiadałem, że ja nie widzę w ogóle sensu wprowadzania takich zakazów. Nie widzę. Bo te samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony nie stwarzają nie wiadomo jakiego zagrożenia, a wręcz przeciwnie uważam, podnoszą bezpieczeństwo, bo spowalniają prędkość. W wielu sytuacjach okiełznają jakiegoś śpieszącego się w czasowiczach, który chce jak najszybciej dojechać nad morze, bo jeszcze nigdy nie był, a mówili mu, że woda tam jest słona i będzie się teraz kąpał. I mknie 160, a ciężarówka jedzie 90 i będzie musiał się dostosować do tej prędkości. Więc tak naprawdę ciężarówki podnoszą to bezpieczeństwo. Sprawiają, że widoczność na drodze jest mniejsza, co też powoduje, że kierowcy samochodów osobowych muszą jechać bardziej rozważnie, rozglądać się, muszą zwolnić. To wszystko wpływa na poprawę bezpieczeństwa. A zatrzymywanie kierowców w kabinie na kilka godzin jest po prostu nieżyciowe. Pan Kamil potwierdza, że tutaj powinien być zapewniony prawidłowy odpoczynek. Pan
A pan Andrzej na Facebooku napisał, że nie jest za czymś takim jak miejsca parkingowe dla chłodni, ale dlatego, że jego chłodnia jest nowa i cicho chodzi, ale spotykamy się z takimi klekotami, że czasem to myślę, że huczą. Że samolot tak. F-16 koło niego leci. No niestety, nie każdy pracodawca może zapewnić taką nową chłodnię. Naprawdę. No fakt, chłodnie chodzą głośno, ale co poradzić? Panie Andrzeju, tylko tak, jakby było takie miejsce... Trzeba być wyrozumiałym dla każdego. Takie miejsce wyznaczone dla chłodni, to stanęłyby tam 3-4, może 5 ciężarówek i ta jedna stara zakłóciłaby spokój 4 kierowców, a nie zakłóciłaby spokoju dla 40 innych. Poza tym, jeżeli tych miejsc nie będzie, to nawet w sytuacji, kiedy stanie tą starą ciężarówką między wszystkimi, to może stanąć też koło pana i też będzie zakłócał spokój, no gdzie by nie było. Więc lepiej gdzieś to selekcjonować i pozwolić odpoczywać przynajmniej większej grupie osób. Ale też trochę trzeba być wyrozumiałym moim zdaniem. Osoba, która jeździ na głośnej chłodni, też chce odpocząć. No też chce, no pewno, że tak. No, dlatego korzystniej byłoby, gdyby właśnie miał takie swoje miejsce, gdzie nie 40 kierowców by go atakowało, tylko 3 na przykład, tak? To też korzystniej. No i tamci też z większą wyrozumiałością by podeszli, bo oni też jechaliby chłodnią. No i tak by to wyglądało. Kolejne osoby witają się z nami na TikToku. I pan Andy napisał, że w całej Unii parkingów dla chłodni jest góra 10, tyle znalazłem pomiędzy Moskwą a Casablanką. No. W Polsce nie ma żadnego takiego miejsca wyznaczonego. No to i tak 10 to jest dużo. Ale nie sądzę, żeby to akurat w Rosji było, bo tam chyba się niespecjalnie przejmują transportem. Nie wiem, nie byłem nigdy w Rosji. 2 lata pracowałem na Ukrainie, to wiem, jak tam transport funkcjonuje. Raczej by się tam nikt tym nie przejął. Pan Marek potwierdził obecność na wykładzie, także omówimy teraz 5 pytań. No dobrze, to zaczniemy od pana Marka, tak? Pytał pan o odpoczynki na promie. Chwilkę, wyświetlimy tylko pytania może. Chciałbym zapytać o odpoczynek na promie i czasie pracy. Jeżeli kierowca przyprawia swój samochód promem, to czas pracy jest taki jak normalnie. Czyli nie ma tutaj jakichś rewelacyjnych zmian. Załoga jednoosobowa w dalszym ciągu w cyklu 24-godzinnym jest rozliczana i trzeba się w tym cyklu zmieścić z pracą i z wykorzystaniem przysługującego w tym cyklu odpoczynku. Dzisiaj mamy poszerzoną gamę możliwości wykorzystania odpoczynku na promie. Już nie tylko odpoczynek dzienny, regularny, tak jak było od samego początku, ale również możemy odpoczynki tygodniowe i skrócone i regularne wykorzystywać na promie. Przy promie mamy też możliwość dwukrotnego przerwania odpoczynku, bezkarnego przerwania odpoczynku, związanego z wjazdem i zjazdem z tego promu. Pod warunkiem, że te dwie czynności nie trwają dłużej niż 1 godzinę, to będziemy mogli sobie sumować czas oczekiwania na wjazd na prom, czyli pobyt na terminalu, pobyt na promie, opuszczenie promu i jeżeli jeszcze mi brakowało, to dostałem jeszcze sobie na parkingu i mam minimum te 11 godzin. Jest ok. Żebyśmy mogli to połączyć, to nie tylko kwestia tej jednej godziny, nie przekroczenia jednej godziny, ale również obowiązek, żeby kierowca miał do dyspozycji łóżko. Jeżeli te warunki są spełnione, możemy sobie łączyć te trzy przerwy, tak, podzielone 2 podjazdami. Możemy, jak najbardziej. Możemy też wykorzystać odpoczynek tygodniowy skrócony, na takich samych zasadach jak odpoczynek dzienny. Ale możemy również wykorzystać odpoczynek tygodniowy regularny. Ale w przypadku chęci wykorzystania odpoczynku tygodniowego regularnego warunek jest jeszcze jeden dodatkowy. Podróż tym promem musi być zaplanowana na minimum 8 godzin. Czyli bierzemy do ręki rozkład jazdy, patrzymy, prom wypływa o godzinie 7 i ląduje na miejscu o godzinie 16 na przykład. Tak, to będzie 9 godzin. Jest ok. Mamy więcej niż 8.
Nawet gdyby były bardzo dobre warunki pogodowe i ten prom płynąłby 7 godzin i 59 minut i dotarłby do portu docelowego, to nas to nie interesuje. Nas interesuje rozkład jazdy i on musi przewidywać minimum 8 godzin rejsu. I jeżeli tak jest, to proszę bardzo. Zwróćcie Państwo teraz uwagę jeszcze na jedną rzecz. Przy wykorzystaniu odpoczynku tygodniowego regularnego, kiedy opuścicie prom i trzeba będzie dostać resztę czasu, załóżmy 3 godziny byliśmy na terminalu, gdy 9 godzin płynął prom, to mam 12. Zostały mi jeszcze 33 godziny do odbioru. Nie mogę tego czasu spędzić w kabinie. Odpoczynku tygodniowego nie wolno spędzać w kabinie. Moim zdaniem ten przepis nie będzie wykorzystywany przez kierowców, bo po opuszczeniu tego promu na terminalu nie znajdziecie żadnego hotelu, tak żeby opuścić kabinę i wykorzystać ten odpoczynek poza. Trzeba by było gdzieś tam dojechać, a to może spowodować, że ten czas 1 godziny zostanie przekroczony. No chyba, że znacie jakieś takie miejsca, że opuszczacie prom, robicie podróż 300, 400, 800 metrów i jesteście pod hotelem. Będzie taka możliwość, żeby w tym momencie wykorzystać również odpoczynek tygodniowy. Panie Marku, niech Pan da znać, czy wszystko zawarłem, co Pana interesowało, czy trzeba coś doprecyzować, to proszę dopytać. Kolejne pytanie. Czy jeżeli droga jest zamknięta i objazd został ustawiony przez drogę do 7,5 ton, czy zestawem można? No nie można. Jeżeli rzeczywista masa, czy też dopuszczalna masa całkowita w tym miejscu wynosi 7,5 tony, to nie możemy. Dlaczego? Dlatego, Szanowni Państwo, że konstrukcja tej drogi, być może, że jakieś dodatkowe urządzenia w postaci chociażby przepustu na tej drodze się znajdują i teraz jeżeli wytrzymałość tej drogi przewidziana jest na 10 czy 11 ton, w związku z tym na wszelki wypadek postawiono ograniczenie do 7,5 tony, a my wjedziemy 40-tonową ciężarówką, to może się okazać, że zniszczymy tą drogę. Dlatego kwestia samego objazdu nie będzie wchodziła tutaj mimo wszystko w rachubę. Trzeba będzie znaleźć drogę, po której będziemy mogli jechać. Fakt objazdu nie może spowodować, że nie będziemy stosować się do znaków drogowych. Następne pytanie. Jaki maksymalny gabaryt zestawu może poruszać się bez zezwolenia po drogach w Polsce? Ile może wystawać towar poza platformę ładunkową z boku i z tyłu? Jeżeli mówimy o gabarycie, to znaczy, że mieścimy się w normach. W normach, które są określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. I dzisiaj na naszych drogach możemy mieć maksymalny zestaw pojazdów, który wynosi 18,75 cm. 18 metrów 75 cm. Możemy oczywiście mieć ładunki, które będą wystawały. Będą wystawały maksymalnie na 1,5 metra z tyłu pojazdu. Chyba, że mamy do czynienia z przyczepą konicową, wówczas możemy nawet, nasz ładunek może wystawać 5 metrów. Jeżeli chodzi o boki pojazdów, to mamy 2,55 szerokości. 2,55 to jest maksymalny gabaryt, który będzie nam się mieścił w parametrach i to jeszcze warunek jest taki, nie możemy to przedłużyć, tą szerokość do 3 metrów, ale pod warunkiem, że z jednego boku nie będzie towar wystawał na więcej niż na 23 cm. Inaczej tam jest z izotermą, ale teraz nie pamiętam dokładnie, jeżeli chodzi o izotermę, jaka tam jest szerokość. Kolejne pytanie. Czy transport intermodalny jest uznawany za kabotaż? Każdy transport może być uznawany za kabotaż. Nie wiem, czy nie chodziło tutaj Damianowi o zapytanie o transport kombinowany, bo intermodalny na pewno będzie transportem kombinowanym. To są dwa różne transporty. Jeżeli mówimy o kabotażu, to jest to przewóz towaru między jednym punktem, a drugim punktem na terytorium państwa, na którym przedsiębiorca wykonujący ten przewóz nie ma swojej siedziby, czyli przez przewoźnika obcego. Oczywiście kabotaż jest dozwolony. Możemy go wykonywać. Możemy go wykonywać po wykonaniu przewozu międzynarodowego. 3 takie kabotaże możemy w ciągu 7 dni wykonać. Jeżeli wjeżdżamy na pusto do danego państwa, też możemy, tylko mamy tam czas ograniczony do 4 dni.
Natomiast intermodalny polega na tym, że mamy do czynienia z kombinacją. Część ładunku może być przewożona drogą morską, drogą lądową, czyli na kołach, i to będziemy uznawać jako transport kombinowany. I ostatnie pytanie. Czy jeżdżąc po Polsce od poniedziałku do piątku, to zakaz weekendowy od 18 do 22 obowiązuje przy zjeździe na bazę? W jednej sytuacji nie będzie obowiązywał. W jednej. Jeżeli przewoziliśmy towar, który na podstawie rozporządzenia w sprawie okresowych ograniczeń w ruchu niektórych rodzajów pojazdów oraz zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton. I jeżeli w tym rozporządzeniu znajdziemy wyłączenie dla naszego przewozu, rozładowaliśmy ten towar, możemy na pusto wrócić do bazy. Ale jeżeli był to przewóz towaru, który nie został ujęty jako wyłączenie w tym rozporządzeniu, nie będziemy mogli kontynuować podróży w zakazie. Kolejne osoby się z nami witają na TikToku, na Facebooku. Pani Magda Burszewska do nas dołączyła. Witamy bardzo serdecznie. Zadawajcie dalej pytania. A ja tutaj Markowi przygotuję i przerwę. Tak? Tak. Tak. Okay. Tak. Właśnie, bo ja wczoraj odpowiadałem na mnóstwo pytań, nic nie zapisałem, ale to już na trzy ręce nie dawałem rady. Dobrze, no wracamy do naszego bezpieczeństwa i higieny pracy. Proszę Państwa, szanowanie własnego zdrowia powinno być dla nas takim celem priorytetowym. Są choroby, są obrażenia ciała, które będą nam towarzyszyły do końca życia. Nie wyleczymy się z nich. Jak ktoś ma jakiś tam katarek, posmarka 7 dni w chusteczkę, popsika coś tam, jakiś aerozol do nosa i okej, w porządku, zapomniał. Już nie ma, jest wszystko okej. Ale możemy nabawić się choroby, która będzie nam towarzyszyła do końca życia, czyli będzie chorobą nieuleczalną. O tych chorobach powiem później troszeczkę. Chcę tylko zasygnalizować, że takie są. Możemy nabawić się też kontuzji, przeceniając możliwości własnego organizmu, nie wiem, z chęci popisania się, może być z chęci lenistwa, też tak może być. Mógłbym pójść po jakieś urządzenie, które pomoże mi przesunąć towar, jakiś ładunek, ale nie chce mi się tam iść te 100 metrów, później znowu będę odprowadzał, to razem 400 metrów czepnę, no dobra tam. Zaprę się, spróbuję przesunąć. I co się stało? Było słychać tylko takie chrum, coś tam w kręgosłupie szczeliło i człowiek nie może się wyprostować. Takie rzeczy się zdarzają. Wypadki przy pracy zdarzają się i to wcale nie tak rzadko. Nie mówię tutaj o tym, że ktoś tam sobie, nie wiem, paletę próbował, pustą paletę przesunąć czy podnieść, wyrzucić z samochodu, wbił sobie dżazgę. Nic tam się takiego wielkiego nie stało. Ale dochodzi do znacznie poważniejszych uszkodzeń ciała i wtedy będziemy mówili o tym, że mamy do czynienia z wypadkiem. Z wypadkiem. Może być wypadek przy pracy, może być to jakiś nieszczęśliwy wypadek. Wszystko może się zdarzyć. Zobaczcie, takie niebezpieczeństwa tak naprawdę czyhają na nas wszędzie. Kiedy życie nam się układa, kiedy jesteśmy szczęśliwi, nie mamy żadnych problemów, ani emocjonalnych, ani miłosnych, ani finansowych, żyć nie umiera. Człowiek chodzi szczęśliwy, uśmiechnięty, to widać od razu, tak, że w kartach mu nie idzie, ale chce mu się żyć. Natomiast taki, któremu coś tam dolega, nie jest zainteresowany specjalnie jakąś aktywnością życiową, spotykaniem towarzyskim i tak dalej. Tak naprawdę wszędzie może nam towarzyszyć takie niebezpieczeństwo, że no, coś będzie nas denerwowało. Może to być w domu nawet, zanim wyjdziemy do pracy. Zanim rozwinę się tutaj w tym temacie, to chciałbym, zaczynając to, opowiedzieć o katastrofie lotniczej, która miała miejsce w 2016 roku, czyli 4-7 lat temu. Było ciepło, tak jak teraz, pamiętam, bo kilka dni, chyba 2 czy 3 dni po tej katastrofie leciałem samolotem właśnie z Berlina i oczekując na swój samolot do Kijowa widziałem kołujący samolot Germanwings. Te 2 dni temu, czy 3 dni, już nie pamiętam dokładnie,
niejaki Lubic, tak się nazywał, drugi pilot samolotu, skierował samolot w góry, rozbił go, wszyscy zginęli. Pasażerowie, zginęła załoga tego samolotu. Okazało się, że facet miał fisia na punkcie lotnictwa. Piloci przechodzą dosyć wnikliwe badania, a jednak gdzieś tam lekarz albo go się nie zorientował, nie zdiagnozował, albo po prostu wykonywał swoją pracę nie na takim poziomie, na jakim powinien. Facet doprowadził do ogromnej tragedii. Ci ludzie wiedzieli, że zginą, bo pierwszy pilot wyszedł do toalety, ten Lubic zamknął kabinę pilotów, tak żeby ten nie mógł wrócić. Pilot się dobijał, samolot się zaczął obniżać znacznie wcześniej niż powinien, więc wiadomo było, że nie związane jest to z lądowaniem tego samolotu. No i widząc tego dobijającego się, szarpiącego się z drzwiami kabiny pilotów człowieka, wiedzieli, że coś złego się dzieje. Trauma. Coś musiało w tym człowieku zaistnieć, w jego głowie. Czy to fascynacja? Można się fascynować samolotami, tak? Można się fascynować wszystkim. Żaglowcami. No każdy gdzieś tam ma jakieś swoje pasje. Ten samolotem i tak dalej. Ale żeby wybrać taką śmierć jeszcze w towarzystwie, nie wiem, stu kilku osób, niewinnych osób, które wsiadły do tego nieszczęsnego samolotu. Coś musiało zawieść. Coś musiało źle zadziałać w jego głowie. Być może, że jakaś trauma z życia rodzinnego, może niedowartościowanie, no coś, cokolwiek. Mówię o tym dlatego, że chcę teraz już rozwinąć temat o kierowcach. Przecież wy też spotykacie się z wieloma problemami. Zanim wyjdziecie z domu, czy wrócicie po pracy do tego domu, też wam mogą towarzyszyć jakieś sytuacje takie niekomfortowe. Może się okazać, że szefu nam nie wszystko wypłaca. Zaczyna w domu brakować pieniędzy. Żona mówi, że musi zrobić opłaty. My nie mamy tak naprawdę na to wpływu, bo co? No to przecież szefowi nie wyrywa jakoś na siłę tych pieniędzy. Obiecuje, że zapłaci, że tam jutro, pojutrze i tak już czwarty tydzień obiecuje i nie płaci. Na kim się skupi cała złość? Na was, na małżonku, który nie przynosi tych pieniędzy do domu. Sytuacji może być wiele. A to list od komornika, że coś tam nie zapłacone, a to telefon ze szkoły, że dzieciak, tak, czy, aby na pewno mocno chory, bo już trzeci tydzień w szkole się nie pokazuje. No jak się nie pokazuje? Wychodzi codziennie do szkoły, jeszcze dwie dychy dostaje, tak, każdego dnia. Coś się dzieje. To są rzeczy, które będą zaplątały umysł każdego człowieka. Nie jesteśmy w stanie tak złapać za klamkę, wyjść poza próg domu, trzasnąć drzwiami i zapomnieć o tym, co tam się działo. Bo idę teraz do pracy. Muszę się skupić na pracy. Nie. Te myśli będą zaprzątały nasz mózg. Nie będziemy w stanie skupić się na tym, na czym powinniśmy w pracy. A tam czyhają na nas różne niebezpieczeństwa. Czy wyjeżdżając na drogę, kiedy myślimy o zupełnie czymś innym, w jaki sposób rozwiązać problem, który nas nurtuje, nie będziemy w stanie skupić się na właściwej ocenie tego wszystkiego, co dzieje się wokół naszego samochodu. Kiedy przyjdziemy do pracy, z domu już wynieśliśmy jakąś sytuację taką nieciekawą. Przychodzimy do pracy i się okazuje, że szef ma do nas jakieś pretensje. Kierownik przyleciał, też się nadarł, wyflaczał się, nawrzeszczał, nakrzyczał. Idziemy dalej, spotykamy kolegę, no ten jakoś taki niezadowolony też burknął, nawet cześć nam nie powiedział, tylko że coś tam i poszedł. Sytuacja taka nieciekawa, rośnie cały czas to napięcie. Jeżeli można je rozwiązać w miarę szybko i o nim zapomnieć, to okej, ale są takie, które będą nam towarzyszyły przez długi okres czasu. Sytuacje, które spowodują, że tak naprawdę można popaść w jakąś traumę. Ta sytuacja stresowa nie pozostanie bez żadnego efektu na nasz organizm. On będzie osłabiony. W końcu próbujemy poruszać się po zakładzie pracy i się okazuje, że tam nas mogą spotkać również różne inne niebezpieczeństwa.
takie, do których jesteśmy przyzwyczajeni, które mamy rozpoznane i jesteśmy w stanie im przeciwdziałać. Wiemy, że tutaj trzeba 3 kroki w bok, żeby obejść coś tam, bo tu jest jakieś niebezpieczeństwo. Obejdziemy. Ale są też sytuacje takie, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Które nas zaskakują znienacka, nieoczekiwanie. Czyli podsumowując to, co powiedziałem, możemy powiedzieć, że te różne niebezpieczeństwa, które na nas czyhają, gdzie możemy doznać jakiegoś uszczerbku naszego organizmu, czy też ponieść śmierć, to są takie, które my mamy rozpoznane i wiemy, że coś jest niebezpieczne, ale wydarzają się też te nierozpoznane, takie nagłe. Wiedząc, już mając tą wiedzę, możemy w tym momencie, proszę Państwa, pokusić się o taką definicję wypadku. Jak można by było skonstruować tą definicję wypadku? Myślę, że każdy z Was byłby w stanie coś powiedzieć. One by się różniły od siebie. Jak najbardziej. I nic złego by w tym nie było. Bo każdy widziałby to zupełnie inaczej. Każdy widziałby to z perspektywy własnego doświadczenia. Ale skupialibyście się najczęściej na wypadku na drodze. Takim wypadku drogowym. Dlatego, że jesteście kierowcami. Że tam spędzacie mnóstwo czasu na tej drodze. I to jest bliższe waszego ciała, tak? Jak się mówi w przysłowiu, bliższa koszula ciału. Bo tam czyhają na was, tam czyha na was najwięcej tych różnego rodzaju niebezpieczeństw. Gdybyśmy spytali jakiegoś tam kominiarza, no to by powiedział, że tam mu ta sadza walnęła z pieca, tam kiedy i kaszlał jeszcze przy tym, bo się zakrztusił, albo się kiedyś pośliznął, spadł z dachu, że tam niebezpiecznie jest też włazić. Każdy reprezentujący określony zawód widziałby te niebezpieczeństwa pod kątem wypadku właśnie w ramach realizowanych swoich codziennych zadań. A gdybyśmy mogli tak sklecić taką definicję, która pasowałaby do wszystkiego, to myślę, że można by było powiedzieć, że wypadek to jest takie nagłe, często nie dające się przewidzieć zdarzenie, którego efektem jest uszkodzenie ciała człowieka lub jego śmierć. I ta definicja pasowałaby do każdego. Czy jesteśmy w stanie przeciwdziałać temu wszystkiemu? Jak najbardziej. W wielu sytuacjach tak. Nawet powiedziałbym, że w 95% sytuacji jesteśmy w stanie. Wystarczy nie podejmować pewnego ryzyka. Wystarczy szanować własne życie i zdrowie. Powiedzcie tak szczerze, z ręką na sercu, czy nie zdarzyło Wam się nigdy tak, że dopadło Was jakieś przeziębienie, a Wy wypiliście szklankę rozpuszczonej jakiejś tabletki musującej, wzięliście paczkę chusteczek do kieszeni i poszliście do pracy? Ja myślę, że każdemu z nas się to zdarzyło. Czy można to ocenić jako dbałość o własny organizm, o własne zdrowie? Nie można. Zlekceważyliśmy sobie to. A, twardy jestem, nic mi nie będzie. No, jakiś tam katarek. A się okazało, że to było zapalenie oskrzeli, czy zapalenie płuc. Lądujemy w szpitalu. Po co poszliśmy do tej pracy? Dla siebie? Dla przedsiębiorcy? Dla zrealizowania zadania? Można sobie zadać takie pytania. Najczęściej idziemy, bo czujemy się potrzebni, bo bez nas to się tam wszystko zawali. Ale tak wcale nie jest. Wiecie przecież, że nie ma ludzi niezastąpionych. Można nawet kogoś oceniać, że jest niezastąpiony, ale kiedy on zniknie z danej areny, to i tak znajdzie się ktoś, kto go zastąpi. W lepszym stopniu, w gorszym stopniu zastąpi. A jeszcze jak się często okaże, że w lepszym stopniu, to się człowiek później zastanawia, po co ja tamtego tyle czasu trzymałem, jak są lepsi. Może tak być. Mamy 4 pytania.
A czy po wykorzystanym czasie pracy można wjechać na prom? Po czasie pracy nie, natomiast można wjechać na prom, jeżeli skończył nam się już czas prowadzenia pojazdu, gdyż czas związany z wjazdem na prom nie jest wliczany do dziennego okresu prowadzenia pojazdu. Do dziennego okresu, podkreślam. Do tygodniowego już tak, do dziennego nie. Nie możemy przekraczać czasu pracy, to jest zupełnie coś innego. Możemy przekroczyć wyłącznie czas prowadzenia pojazdu. Kolejne pytanie. Zakazy weekendowe. Jeśli ktoś pracuje na nocki i w piątek musi wyjechać o godzinie 19, a DMC jest 16 ton, to co wtedy? To nie jest żadne usprawiedliwienie i taka sytuacja nie jest w ogóle ujęta w rozporządzeniu w sprawie okresowych ograniczeń w ruchu niektórych rodzajów pojazdów oraz zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton. Nie. Jedyne co, to wyłączenia. Wyłączenia dla konkretnych przewozów, które są określone w tym rozporządzeniu. Taka sytuacja, jak pada w pytaniu, na pewno nie będzie powodowała, że będziemy mogli bezkarnie poruszać się w okresie zakazu. Kolejne pytanie. Czy Izba Skarbowa podczas przerwy ma prawo przyjść i kontrolować przewóz, jak kierowca ma przerwę? Ja uważam osobiście, że nie, że jest to duży nietakt ze strony służb kontrolnych. Tu nie tylko chodzi o tą Krajową Administrację Skarbową, ale przecież i Straż Graniczna podejmuje takie czynności. Inspekcja Transportu nie słyszałem, żeby kierowcy przeszkadzała w odpoczynku czy też przerwie, ale policja już może próbować. To są te cztery podmioty, które prowadzą kontrolę na drodze. Dla mnie przerwa i odpoczynek to jest rzecz święta. Jeżeli ja mam przerwę, to ja swobodnie dysponuję swoim czasem. Tak jest zresztą w definicji wynikającej z rozporządzenia 561 z 2006 roku. Swobodnie. Więc kiedy służby kontrolne tak naprawdę mogą w stosunku do mnie reagować na przerwie? Jak będę zachowywał się niezgodnie z prawem, to wtedy mogą podjąć czynności. Ale jeżeli wszystko jest ok, ja sobie siedzę na ławeczce, oni mówią, hono, hono tutaj kochanieńki, dawaj tu dokumenty, pokaż, tata, masz w ładowni, otwieraj tutaj szybko. Co to jest? Czy ktoś z nas idzie do domu i w nocy puka do takiego funkcjonariusza o 2:30 nad ranem i mówi, bo chciałem się tam zapytać o jedną rzecz? No nie robimy takich rzeczy. To dlaczego służby kontrolne to robią? Nie mają do tego żadnego umocowania prawnego. Nudzą się, dłubią w nosie, nie wiedzą co z sobą zrobić, to przerywają te odpoczynki. Co powinien zrobić w tym momencie kierowca? Powinien odmówić poddania się kontroli, a jeżeli będą się upierać, to zrobić wydruk i niech napiszą na tym wydruku. Przerwałem przerwę czy też odpoczynek na moją odpowiedzialność. Bo ja nie rozpocznę nowego okresu przerwy czy też odpoczynku, bo ja mam do zrealizowania zadanie. A jeżeli nie zapewniono mi tego odpoczynku w sposób właściwy, bo przerwał mi ten funkcjonariusz, ja później w wyniku zmęczenia doprowadzę do jakiegoś zdarzenia drogowego, niech on też będzie temu wszystkiemu winny. I on musi mieć tego świadomość. Człowieku, ja przez ciebie nie odpocznę. Jeżeli spowoduje zdarzenie drogowe, to ty też będziesz współwinnym tego. Ja mam zapewnione normy, zarówno maksymalnych okresów prowadzenia pojazdów, jak i minimalnych okresów przerw i odpoczynków i nikt w tym czasie ma mi nie przeszkadzać. Kolejne pytanie. Jakie są wymagane dokumenty podczas poruszania się własną ciężarówką i nie mając żadnej działalności? To tak naprawdę dzisiaj żadne dokumenty nie będą wymagane, dlatego że dotychczasowe dokumenty wynikające z artykułu 38 ustawy Prawo o ruchu drogowym w pierwszym, drugim i trzecim punkcie zostały uchylone, czyli nie musimy mieć ze sobą prawa jazdy, nie muszę mieć ze sobą dowodu rejestracyjnego, nie muszę mieć ze sobą potwierdzenia opłacenia składki odpowiedzialności cywilnej. Więc w ruchu krajowym nie będę miał żadnych dokumentów. Jedyny dokument, jaki mi się pojawi, to tylko i wyłącznie w momencie, kiedy będę przewoził jakiś ładunek. Nie wiem, zakupiłem sobie meble do domu i mam fakturę zakupu tych mebli. Na mnie wystawiono. To są moje meble. Wykonuję przewóz prywatny. Mogę. Jak najbardziej. Nie, ustawa o transporcie drogowym nie stoi w sprzeczności z innymi przewozami niż
transport drogowy i przewozy na potrzeby własne. Więc ja mogę wykonywać jak najbardziej przewozy prywatne tak zwane. A nawet pracując w firmie, która prowadzi transport drogowy, czy też przewozy na potrzeby własne, ja mogę wykonać przewóz prywatny, bo pożyczyłem sobie tą ciężarówkę, nieodpłatnie pożyczyłem, właśnie na wykonanie takiego przewozu. Inny dokument, jaki może się pojawić, to jest zapis aktywności kierowcy, ale warunek. Warunek będzie taki, że ta ciężarówka ma większą masę dopuszczalną całkowitą niż 7,5 tony. I wówczas będę musiał stosować się do norm czasu pracy kierowcy. Więc będę musiał rejestrować swoje aktywności. No i więcej, żadnych dokumentów nie będę potrzebował. Resztę policjant, inspektor czy też inny kontrolujący ma sobie sprawdzić w systemie. Dzisiaj w CEPiK-u figuruje zdjęcie każdego z nas. Może sobie to porównać. Może sobie porównać dane, będzie widział, czy dowód rejestracyjny jest aktualny, czy jest wykupione OC. Wszystko będzie widział w CEPiK-u. Dlatego te trzy pierwsze punkty z artykułu 38 PRD zostały uchylone. Ale to jest nasza ustawa krajowa i dotyczy tylko i wyłącznie terytorium naszego kraju. Oczywiście nie dotyczy wszystkich, bo jeżeli ktoś ma prawo jazdy wydane poza granicami kraju, to w CEPiK-u tego nie będzie, więc on będzie musiał wozić. Jaki dokument, o jeszcze mi przychodzi do głowy z tego artykułu 38? Jeżeli zdarzyłoby się, że macie zatrzymane prawo jazdy lub dowód rejestracyjny i policjant wydał, czyli też inspektor transportu, wydał wam pokwitowanie na zatrzymany dokument, to w okresie ważności tego pokwitowania musicie jeszcze okazywać ten dokument. I to wszystko. I ostatnie pytanie od Mario. Zakończyłem pracę na tachografie, ale nie przełączyłem na łóżko. Zrobiłem 9 godzin na młotkach. Co z tym zrobić? Sytuacja dramatyczna jest. No matko, rozmaita. Naprawdę. Zdarzają się takie rzeczy, więc trzeba zrobić wydruk i go opisać. Że okres zarejestrowany na młotkach był tak naprawdę dla pana okresem odpoczynku. Jednak z jakichś tam powodów nie został przestawiony selektor na właściwy piktogram łóżka. Kara może się za to mimo wszystko pojawić, pomimo tego uzasadnienia. Ale za co kara? Kara tylko i wyłącznie za niewłaściwe rejestrowanie swoich aktywności. To jest 100 zł, więc tak naprawdę do przełknięcia. Dobrze, tutaj widziałam, że pan Michał na Facebooku pisał, że jadł posiłek i niemieckie służby to widziały, poczekały jak zjem i dopiero zaczęli kontrolę. Także miło. A pan Andy tak humorystycznie trochę napisał, podchodzi kontrolujący, uchylam okno i mówię, zapraszam po pauzie. I co? No właśnie, tak to powinno się odbywać, słuchajcie. Ja nie wiem... Bo zdarzają się, wiem, że się zdarzają takie kontrole. Przyłazi, puka w okno, wali pięścią w drzwi i otwieraj, będę teraz cię kontrolował. Zaraz, spokojnie. Ja nie jestem na drodze publicznej. Ja jestem na parkingu, poza drogą publiczną. Dlaczego tam mam je kontrolować? Mają uprawnienia do kontroli drogowych, czyli jak sobie zatrzyma pojazd, a nie, że ja stoję na parkingu. Kiedy by mógł to zrobić? Kiedy będzie miał jakieś podejrzenia, że przewożony jest ładunek jakiś tam... taki, który nie powinien być przewożony i tak dalej. No to wtedy oczywiście czynności pozwalają jak najbardziej na to, żeby podjąć kontrolę tego samochodu. Ale nie w sytuacji, kiedy nie ma żadnych podejrzeń, nic się nie dzieje, tylko nudził się. No nudził się, to sobie obudzę kierowcę, a co tam będzie spał, jak ja muszę pracować, tak? Tylko kierowca będzie pracował, jak on pójdzie spać. Nie biorą w ogóle tego pod uwagę. Pamiętam, ja w swoim życiu... Trochę już przeszedłem. Mam pokończone szkoły policyjne i podoficerską, i szkołę chorążych, i szkołę oficerską. Mam różne kursy pokończone, między innymi Fachhochschule Polizei w Basdorfie. W Niemczech miałem możliwość uczenia się też. I powiem wam, że spotkałem się z różnym poziomem nauczania, z różnym sposobem przygotowania kontrolera do pracy na drodze. W Niemczech, w Fachhochschule Polizei, wyglądało to zupełnie inaczej. Tam wręcz uczy się kontrolujących, że kierowca nie jest jego przeciwnikiem na drodze. Ty jesteś urzędnikiem, ty masz przeprowadzić czynności kontrolne, do których zobowiązuje cię prawo, a jeżeli on coś źle zrobił, to po prostu ma otrzymać za to karę. W Polsce w ogóle
nikt nie uczy takiego psychologicznego podejścia do kontroli. Nie wiem, nigdy nie miałem okazji uczestniczyć w żadnych szkoleniach dla Straży Granicznej czy też dla Krajowej Administracji Skarbowej, chociaż dużo zajęć przeprowadziłem w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej, jak również w Ośrodku Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku, no gdzie mnie nie było. Natomiast to ja prowadziłem te wykłady. Nie wiem, jak są szkoleni ci funkcjonariusze. Czy ktoś im właśnie mówi o tym, że z szacunkiem trzeba odnosić się do kontrolowanej osoby, że po to są przepisy gwarantujące mu te minimalne okresy przerw i odpoczynku, które musi wykorzystać, bo jak tego nie zrobi, to dostanie karę, że on w tym czasie ma wykorzystywać to na odpoczynek, a nie na czynności kontrolne. No co, mamy obowiązek przełączyć w tym momencie selektol na młotki, czyli jestem w pracy, wykonuję inną pracę. To nie jest dla mnie przerwa. I po 6 godzinach odpoczynku na parkingu ktoś mi przerwał i co, ja mam teraz rozpocząć od nowa? No bzdura, absurd. Nie powinny w ogóle mieć takie rzeczy miejsca. Dlatego komentarz Andiego, gdzie tam policjanta przeprasza i mówi, że zaprasza po pauzie, jak najbardziej, na miejscu. Ja teraz odpoczywam. Skończę, proszę bardzo, macie takie uprawnienia, możecie mnie kontrolować. I myślę, że policjanci wtedy, jawohl, tak, tu zasalutuje i odchodzi sobie na bok, tak. Miałem możliwość pracowania zarówno z policjantami, bo mieliśmy praktyki, jak i z inspektorami BAG. Tam widziałem zupełnie inne podejście do kierowcy. Raczej takie na luzie, z uśmiechem. Robi swoje, ale uśmiech przyklejony na twarzy. Dobrze. Zadawajcie dalej pytania, ja będę je zbierać i w wolnej chwili je przeczytam. A my lecimy dalej. Lecimy dalej, no dobra. No to wiemy już o tych wypadkach przy pracy. Teraz ja tu sobie cyknę. O, proszę bardzo. Wypadki przy pracy oczywiście się zdarzają. Za każdym razem, kiedy dojdzie do takiego zdarzenia, będzie, proszę Państwa, prowadzone postępowanie wyjaśniające. Jeżeli to jakaś tam niewielkie obrażenia, jakieś tam niewielkie zdarzenie, inspektor BHP przeprowadzi postępowanie. Jeżeli poważniejsze zdarzenie, to pojawi się inspektor pracy, pojawi się prokurator, pojawi się policja. Jak najbardziej. Trzeba do takiego wypadku podejść już bardzo poważnie. Ja pamiętam taki jeden wypadek, który załatwiałem. Kierowca wywrotki podjechał pod betonową rampę, tam został rozładowany, zrzucono mu towar i cofał tyłem z tej rampy. Koło spadło mu tylne. Kierowca się wystraszył, otworzył drzwi od kabiny i wyskoczył z tego pojazdu. Z jakiejś tam wysokości, no rampa pochyła plus jeszcze wysokość ciężarówki. Wyskoczył, ale to ta wysokość nie ma znaczenia, dlatego że ta ciężarówka spadła na niego i przygniotła go. To pomimo tego, że doznał śmierci zadanej przez pojazd, przez samochód, to nie był wypadek drogowy, to był właśnie wypadek przy pracy. Na miejscu, co prawda, człowiek zginął, nie było tam szans, żeby go ratować. Miał kości pogruchotane. Pamiętam, jak włożyłem mu rękę do kieszeni, żeby zabezpieczyć przedmioty, które miał przy sobie, to do dzisiaj chyba, do końca życia będę pamiętał, bo to tak jakbym w taką trochę stęgającą już galaretkę z chrząstkami i z jakimiś kawałkami mięsa włożył rękę tak do takiej miski. Nic przyjemnego, naprawdę. Każdy, bez względu na to, czy to będzie prowadził inspektor BHP, czy inspektor inspekcji pracy, każdy wypadek będzie kończył się postawieniem wniosków końcowych. Dlaczego doszło do tego wypadku, w jakich okolicznościach, kto się do tego przyczynił, czy nastąpiły jakieś zaniedbania, czy też nie. I te wnioski sprowadzą się do tego, czy będziemy mogli potraktować to zdarzenie jako wypadek przy pracy, czy po prostu nieszczęśliwy wypadek. Bo również, pomimo tego, że będziemy mieli do czynienia ze zdarzeniem na terenie zakładu pracy, wcale nie musi to być wypadek przy pracy. Będzie w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi, ale mimo wszystko nie będzie jako wypadek przy pracy. Wiecie kiedy?
kiedy to przeprowadzone postępowanie wykaże, że do tego zdarzenia doszło w wyniku aroganckiego zachowania się osoby, która uległa temu wypadkowi. Naruszenia podstawowych przepisów ze świadomością, z pełną świadomością tego, że podjął jakieś ryzyko. Nie udało się, doszło do wypadku. Różnica jest później taka, że tam mamy te 20% świadczenia ZUS-owskiego mniej, jeżeli jest to wypadek taki zwykły, nieszczęśliwy, niż przy zakwalifikowany jako wypadek przy pracy. Przy tym wypadku przy pracy możemy liczyć na 100% świadczenia. Tylko w przypadku kierowców doskonale wiecie, że umowy raczej konstruowane są na najniższą krajową. No od 1 lipca teraz mamy 3600, to jest najniższa krajowa. A tak swoją drogą zastanawiam się, jak ona wpłynie na kondycję firm, nie tylko transportowych, w ogóle na kondycję firm. Przedsiębiorcy będą zobligowani do tego, żeby wypłacać to większe świadczenie, ale również odprowadzać większe składki ZUS-owskie, emerytalne, od dochodu. To są naprawdę rosnące na górkę pieniądze. Ja myślę, że no, transport może nie aż tak bardzo, ale inne gałęzie gospodarki narodowej to poczują i ludzie będą zwalniani z pracy. Właśnie przez to, że podniesiona została ta stawka minimalna. Ja bym nie miał nic przeciwko tej stawce minimalnej, bo każdy chce jakoś godnie żyć. Ale podnoszenie przez rząd w sposób taki nieuprawniony, nieprzemyślany do końca, obciążający dodatkowymi świadczeniami przedsiębiorców właśnie będzie powoduje to, że ludzie będą zwalniani z pracy. Zwolnię dwie osoby, żeby utrzymać pozostałych pracowników, bo muszę dać więcej, więcej muszę odprowadzić. Budżet państwa się na tym bogaci, jak najbardziej. Większe składki, więcej pieniędzy do budżetu. A co mają zrobić przedsiębiorcy? Rozkładać ręce i płakać. Dobrze, mamy już za sobą informacje odnośnie wypadku przy pracy. Przepraszam. To teraz możemy sobie porozmawiać o chorobach. Na niektóre nie mamy w ogóle wpływu. Niektóre choroby możemy prowokować oczywiście, ale większość z nich nie mamy wpływu. Czy zawód kierowcy jest na tyle bezpiecznym zawodem, że nie trzeba by było w ogóle się zastanawiać nad takimi kwestiami jak choroby zawodowe? Myślę, że błędna byłaby to odpowiedź twierdząca. Że nie musimy oczywiście, że musimy się zastanawiać w tym sensie. Tak długo gadałem, że początek mojego zdania mógł się zgubić. Kierowca jest narażany na różnych płaszczyznach. No i nawet w sytuacji, kiedy nie zdajemy sobie z tego sprawy, kiedy zajmiecie miejsce w wygodnym fotelu za kierownicą pojazdu, też jesteście narażani. I nie mówię tu tylko i wyłącznie o niebezpiecznych sytuacjach na drodze, że ktoś się zagapił, wy się zagapiliście, ktoś popełnił błąd i tak dalej. Nie. Sama kwestia zajęcia miejsca na siedzeniu powoduje, że przyjmujecie pozycję z przykurczem nóg. Nie jesteście w stanie spowodować, że krew w waszym organizmie będzie w sposób właściwy obiegała, dostarczając tlen do różnych partii. Dzisiaj przed programem, zanim zaczęliśmy, Paulina mnie spytała, i jak ci się siedziało na tym naszym hokerku? Odpowiedziałem szczerze, że połowę programu przesiedziałem, połowę programu przestałem za tym biureczkiem. Nie chciałem już siedzieć, było mi tam niezbyt wygodnie. Zacząłem odczuwać pewien dyskomfort w postaci niedokrwienia pewnych partii ciała. A jak mi się mózg by tak nie dokrwił i zacząłbym gadać nie na temat, dopiero by było, więc musiałem o to wszystko zadbać. 6 pytań mam. 6, matko. No to jedziemy, bo mamy 20 minut. Okej. I pierwsze pytanie. Jak długo mogę jeździć zawodowo na zagranicznym prawie jazdy dla polskiego przedsiębiorcy? Nasze przepisy mówią o 185 dniach. To jest takie maksimum,
kiedy przyjeżdżamy do Polski, nawet prywatnie, nie mówię już tutaj o jeździe zawodowym, wykonywaniu zawodu kierowcy, czyli o wykonywaniu transportu, przewozów na potrzeby własne. Wszystkich 185 dni dotyczy. Po tym okresie czasu, kiedy policjant czy inspektor zatrzyma do kontroli, może kierowcę wysadzić, powie, już twoje prawo jazdy na terytorium naszego kraju jest nieważne. Trzeba wymieniać, ale wiem, że kierowcy z zagranicy, a jakie to było imię, Vadim? Wizmo, taki nick z TikToka. A, Wizmo. Kierowcy, szczególnie ci zza wschodniej granicy, tu z Ukrainy, jeżdżą znacznie dłużej na tych prawach jazdy. Ale coraz częściej też spotykam się z sytuacją, że dzwonią i pytają, jak wymienić na polskie prawo jazdy, bo chcą dalej jechać do pracy, dalej na zachód, czyli do naszych sąsiadów, do Niemiec, a ci nie chcą tam zwracać specjalnie uwagi na ich prawa jazdy krajowe. Chcą, żeby było prawo jazdy wydane w jednym z państw Unii Europejskiej. Kolejne pytanie. Jechałem w czasie nocnym do 3 i tego samego dnia o 13 jechałem dalej. Co zrobić? Od 3 do 13 mamy 10 godzin odpoczynku. Więc jeżeli była możliwość w tym dniu wykorzystania odpoczynku dziennego skróconego, to nic się nie dzieje. Można kontynuować dalej pracę. Można podjąć drugi dzienny okres prowadzenia w tym samym cyklu 24-godzinnym. Można, jak najbardziej. To się zmieniło w ubiegłym roku, kiedy wszedł w życie zapis wynikający z pakietu mobilności, pozwalający już właśnie na to, żeby nie czekać po pracy w godzinach nocnych do zamknięcia całego cyklu 24-godzinnego, tylko po wykorzystaniu przysługującego odpoczynku dziennego w danym cyklu możemy rozpoczynać nowy dzienny okres pracy. Tutaj jest 10 godzin, więc jeżeli była możliwość skrócenia odpoczynku dziennego, wszystko jest ok, nic nie trzeba robić. Kolejne pytanie. Dlaczego na załadunkach Niemcy nie chcą stemplować CMR-ek? Nie wiem. Trudno mi powiedzieć, dlaczego Niemcy nie chcą stemplować CMR-ek. Nie mam pojęcia. Nie odpowiem na to pytanie. Kolejne pytanie. Czy zjeżdżając na bazę mogę wydłużyć czas jazdy powyżej 10 godzin? Można, ale tylko w sytuacji, jeżeli jest to zjazd na odpoczynek tygodniowy. W takiej sytuacji możemy wydłużyć czas prowadzenia pojazdu, możemy wydłużyć czas dziennego okresu pracy, jak również tygodniowego okresu pracy. Możemy. Ale zjeżdżamy na odpoczynek tygodniowy, skrócony lub regularny, ale tygodniowy. Jeżeli zjeżdżamy na tygodniowy, skrócony lub regularny, możemy wydłużyć ten nasz czas prowadzenia do 1 godziny. Jeżeli zjeżdżamy tylko i wyłącznie na odpoczynek tygodniowy, regularny, możemy wydłużyć czas zjazdu do 2 godzin. Nie jest to przepis, który mówi nam o tym, że za każdym razem kierowca tak może robić, tylko został umiejscowiony w artykule 12 rozporządzenia 561, który mówi nam o odstępstwach od przepisu, że na zasadzie odstępstwa kierowca, który zjeżdża na odpoczynek tygodniowy do centrum operacyjnego firmy lub miejsca zamieszkania, może wydłużyć czas prowadzenia pojazdu i czas, może nie zastosować się, o tak dokładnie pisze, do artykułu 8 i artykułu 6 rozporządzenia 561, czyli wydłużyć czas prowadzenia i czas pracy o 1 lub 2 godziny. A skoro jest to odstępstwo, to musimy po zakończonej pracy zrobić wydruk i opisać, tak? Powód przedłużenia czasu prowadzenia. Pamiętajcie Państwo też o tym, że jeżeli wydłużam ten czas prowadzenia do 1 godziny, to wystarczy, że ta 1 godzina nie spowoduje przekroczenia maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy, czyli od zakończenia poprzedniej przerwy, co najmniej 45-minutowej, tego okresu 4,5 godziny. A jeżeli chciałbym wydłużyć czas prowadzenia o 2 godziny, to nawet jeżeli godzinę temu stałem i zrobiłem 45 minut, widzę, że będę potrzebował jeszcze powyżej 1 godziny, a mniej niż 2 godziny jazdy, muszę ten okres poprzedzić co najmniej 30-minutową przerwą. Kolejne pytanie.
Czy mogę przewieźć ciągnik rolniczy na naczepie typu firanka? Można. Można, tylko trzeba zwrócić uwagę na wysokość. Te nowe ciągniki są dosyć wysokie. Naczepa no też ma swoją wysokość. Jeżeli to wszystko zsumujemy i wyjdzie nam, że mieścimy się w 4 metrach wysokości, to tylko kwestia właściwego zamocowania przewożonego tego ciągnika i możemy jechać. Do 4 metrów wysokości, podkreślam, tak? Jeżeli byłoby to powyżej 4 metrów, taki przejazd związany byłby z uzyskaniem zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. Kolejne pytania. Jakie uszkodzenia dyskwalifikują pasy transportowe do użycia? Czy nieczytelna etykieta też dyskwalifikuje pas? Nie, nieczytelna etykieta nie dyskwalifikuje pasa, dlatego że są tam informacje, które nie mają większego wpływu tak naprawdę na użyteczność tego pasa. Natomiast mechaniczne uszkodzenia, osłabienie włókien, wystające jakieś nitki czy też kłąbki takie tych nitek, no już będą powodowały, że pas może w sytuacji podbramkowej nie spełnić swojego zadania. Tutaj pan Andy doprecyzował, że nie tylko Niemcy, dużo firm w całej Unii Europejskiej nie stempluje, a nie podpisuje CMR-ek. Nie ma takiego obowiązku, kierowca zrobi sobie sam CMR-kę. No to dziękuję panie Andrzeju za pomoc. I tutaj pan Kamil na szkoleniu okresowym jeszcze napisał, że najgorszy przypadek kierowcy zawodowego jest dyskopatia. No właśnie, i o tym chciałem teraz powiedzieć, tak? Patrząc tutaj na ten obraz, który widzicie za mną. Dyskopatia to jest ta choroba, która najczęściej dotyka kierowców. W ogóle wszelkiego rodzaju dolegliwości związane z kręgosłupem. Zacząłem już mówić o zajęciu tej pozycji siedzącej przez was. Ciało, pomimo tego, że siedzimy, męczy się. Na początku, jak usiądziemy, proszę bardzo, ramiona do tyłu, pierś do przodu i sobie elegancko jedziemy. Ale po jakimś czasie te ramiona zaczynają nam przesuwać się do przodu. Nasza sylwetka zaczyna się trochę garbić. Szukamy po prostu sobie takiego położenia naszego ciała, które no, w jakimś sensie zapewniłoby nam komfort, czy może nawet trochę odpoczynku. I po kilku latach pracy ten nasz kręgosłup zaczyna się do tej pozycji układać. Bo taką przyjmujemy postawę. No na pewno nie po jednym dniu, na pewno nie po tygodniu, czy nawet po roku, ale po 4-5 latach już zaczynamy mieć pierwsze problemy z kręgosłupem jako kierowcy zawodowi. Podstawowa choroba zawodowych kierowców. O stresie Państwu wspominałem. Widzicie, że ten stres dotyka około 30% zatrudnionych, czyli co trzeci. Ja jeden, Paulina dwa, na Dawida wyszłoby 3, że on jest zestresowany, tak? Ale patrząc na niego, to w ogóle nie sprawia wrażenia. Zresztą każda norma ma odstępstwa i tu chyba w tym przypadku można by było tak powiedzieć. Co trzeci pracownik żyje w stresie. Różne przyczyny tego stresu, o których też mówiłem, może je wynieść z domu, może w pracy mieć nieciekawą sytuację, tak? Praca też nas często potrafi styrać. A to współpracownicy, a to szefu. W waszym przypadku to jeszcze jakiś załadowca was zlekceważy sobie, też się zdenerwujecie. Spedytor na was naciśnie. Dawaj, dawaj, jedź, nie patrz na znaki, jedź, jedź, dobra. Jest mnóstwo osób po drodze, które są w stanie was wyprowadzić z równowagi. Taki permanentny stres może się przerodzić w traumę, powodując tak naprawdę w wielu przypadkach ciężko odwracalne skutki. Apatia, brak łaknienia, zmniejszone mniemanie o sobie. I człowiek tak naprawdę nie widzi sensu życia często. Odnajdzie drogę do CPN-u, żeby kupić jakąś linkę holowniczą, później kawałek drzewa i tam kończy swoje życie. Często tak się dzieje. Permanentny stres osłabia również naszą florę immunologiczną, naszego organizmu. Jesteśmy bardziej podatni na zachorowania wszelkiego rodzaju. A ktoś tam koło nas przejdzie, kichnie,
te bakterie się rozniosą. My akurat zaciągnęliśmy trochę powietrza, osłabiony organizm, ciach, już za 2 dni leżymy w łóżku. Z tym stresem naprawdę trzeba sobie radzić. Nikt z nas nie jest aż na tyle odporny, żeby nie musiał korzystać z pomocy innych ludzi. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o psychologach, do których by trzeba było pójść tam, czy walić się na tej kozetce i opowiadać o swoim życiu, jaki jestem nieszczęśliwy. Nie. To również współpracownicy mogą nam w tym wszystkim pomóc. Nasi pracodawcy też mogą nam w tym pomóc. Powiem wam taką autentyczną sytuację, kiedy któregoś razu zostałem wysłany do współpracy z policją dyrekcji w Anklam w Niemczech. Tam spędziłem kilka dni razem z kolegami niemieckimi, jeżdżąc do służby. I któregoś razu przychodzę i mówię, a gdzie tam jest ten? Już nie pamiętam, jak miał na imię. No, jak to u Niemców, niech będzie Hans, tak? A oni mówią, że Hansa dzisiaj nie będzie, bo przyszedł do pracy i był po alkoholu. Sprawdzili go, dmuchnęli, miał alkohol w organizmie i poszedł do domu. Kurczę, mówię, taki fajny, sympatyczny chłop, mówię, i teraz go z roboty wywalą. A oni tak wszyscy na mnie spojrzeli, ci Niemcy, i mówią, że jak wywalą z roboty? Nie, no nie, dlaczego mamy go wywalić? On ma jakiś problem, skoro musiał wczoraj pić alkohol, jeszcze dzisiaj przyszedł po alkoholu do pracy. My musimy ten problem teraz diagnozować, my mu pomożemy oczywiście, jako tutaj koledzy i jego przełożeni. Wszyscy będziemy pracować teraz na tą rzecz, żeby on pozbył się tego problemu, który musiał zapijać. Mówią, że powiedzieli mi, pamiętam zdanie jeszcze takie, że ich nie stać na to, żeby zwolnić tak doświadczonego pracownika, bo państwo zainwestowało w niego pieniądze, wyszkoliło go. A u nas jakby się to skończyło, jakby przyszedł człowiek pijany do pracy? Tego samego dnia by go wywalili z roboty, bo się nie nadajesz. Przez 20 lat przychodził każdego dnia 10 minut wcześniej do pracy. 15 minut po pracy jeszcze był w pracy. Sumienny, solidny. Raz mu się zdarzyło i wywalili go z pracy. Tak w Polsce. A widzicie, jak w Niemczech? Zupełnie inaczej do tego podchodzą. Nie mogę przeczytać. Teraz tak słabo widzę na tych paskach. Coś tam Michał Sarnecki napisał. Potem choroba, napisam, alkoholizm, tak? No. Jedno szybkie pytanie. Proszę. Czy są dofinansowania do praw jazdy? Są, oczywiście, jak najbardziej. Teraz mamy taki okres, że te dofinansowania się pokończyły, ale mogą być jeszcze ośrodki szkolenia kierowców, które jeszcze posiadają fundusze. Są też fundusze regionalne. Regionalne, to się jakoś tak nazywa, Fundusz Regionalnego Rozwoju, czy jakoś tak. Ośrodki z tego również korzystają. To też są dofinansowania do praw jazdy. Albo w wysokości tam 60%, czy też 80%, więc coś by trzeba było tam zapłacić. Skoro nie będzie w ośrodkach funduszy unijnych, no to chociaż te regionalne znacznie pomniejszają koszty uzyskania prawa jazdy. Proszę się zorientować za pośrednictwem internetu w okolicy swojego miejsca zamieszkania, gdzie są ośrodki, wejść na ich stronę i popatrzeć, czy korzystają z dofinansowania, czy ewentualnie sięgnąć po telefon i zadzwonić. Okej. Okay. Tak? Mm-hmm. Wszystko. No tak. Dobrze. No to mamy kolejny przykład tego stresu. Ale są też inne czynniki, które będą również powodowały choroby. Mała aktywność fizyczna. Tu muszę się pochwalić, że Paulina mnie zdopingowała od kilku dni i sprawdza, co ja w ciągu dnia robiłem. Monitoruję moje postępy, no ludzie, kochani. Więc już teraz mogę bardziej tak odważnie mówić o tej aktywności fizycznej niż do tej pory. Palenie papierosów to również w ogóle stosowanie używek jakichkolwiek, czy też niewłaściwe nawyki żywieniowe. Pan Kamil na szkoleniu podsumował, że tak zwane życie codzienne kierowcy zawodowego, jaki stres musi mieć siłę, że skłania ludzi do popełnienia samobójstwa? No, a tych samobójców, powiem wam, jest dosyć dużo. Samobójców jest dosyć dużo, bo kiedyś porównywałem statystyki, to mniej więcej wyglądało to na poziomie ofiar wypadków drogowych, ale to było kilka lat temu, kiedy jeszcze na naszych drogach ginęło około 5 tysięcy osób. To tam 4800 samobójców, jakoś tak, więc dosyć duża liczba.
Zobaczcie, nawet przypomniał mi się teraz taki program a propos tego, co pan Kamil napisał. Przedsiębiorca prowadzący restaurację na początku pandemii. Zrobił jakąś odprawę, wręczył nagrody wszystkim tam za wzorową pracę, podziękował i tak dalej. I poszedł i się powiesił. Skończył ze sobą. Co musi człowiekiem kierować? Wiedział już dużo wcześniej, że to zrobi. Ja w swoim życiu odcięłem wielu wisielców, nie jestem w stanie policzyć, ale widziałem, że kiedy ta pętla na szyi się zaciskała, to każdy z nich jeszcze jakoś próbował walczyć. Próbował się chwytać czegokolwiek, czy tam jak butem sięgał, to czubki pościerane, bo walczył o to życie. Ale coś wcześniej musiało spowodować, że jednak tą pętlę na szyję sobie założył. Mogę wam podać też przykład kierowcy, który podczas kontroli, kierowca węgierski podczas kontroli, najpierw łaził za policjantem, za inspektorem, przepraszam, bo ten znalazł dosyć dużo naruszeń, tam mu zasugerował, jaka będzie wysokość kary, on go tam za nogę zaczął obejmować, kaburę obmacywać, prosił, żeby go tam do rowu zaprowadzić, piw-paw zrobić, że on już nie ma po co wracać na te Węgry i w ogóle. Sytuacja mogłaby wyglądać nawet trochę komicznie, gdyby nie to, że kiedy inspektor poszedł pisać, to facet wyjął pasek ze spodni i powiesił się na lusterku. Na szczęście inspektorzy zareagowali, któryś tam wyszedł, zauważył, że wisi na tym pasku, na lusterku i podnieśli go, odczepili, no i jeszcze przywrócili mu funkcje życiowe, tak? Ale zobaczcie, jaka szybka decyzja, desperacja. To jest moment. Dopadnie nas jakaś trauma i mózgownica nasza zaczyna podpowiadać, nie ma z tej sytuacji wyjścia, bierz sznurek i się wieszaj, tak? Czy jakaś inna forma pożegnania się z tym światem. Nie wiem, ciężko mi to zrozumieć, bo nie jestem psychologiem, więc nie jestem też w stanie wam tutaj tego wszystkiego wytłumaczyć, ale tak na chłopski rozum staram się to wam przekazać, opowiedzieć, jak to wszystko może wyglądać. No dobrze, o tej małej aktywności to każdy z nas decyduje sam. Czy będziemy palić papierosy? Decydujemy sami. Jak będziemy się odżywiać? Też często decydujemy sami. Czy zjemy byle co? Czy jednak popatrzymy na kaloryczność, ile tam tych węglowodanów, ile białka i te różne tam takie wszystkie inne rzeczy. Te czynniki, szanowni państwo, będą prowadziły do różnego rodzaju chorób. Chorób, które często będą już nam towarzyszyły do końca życia. Jeżeli nabawimy się dyskopatii, czy jakieś inne tam dolegliwości, kręg wyskoczył, dysk wyleciał, coś tam jeszcze, ograniczenie tonażowe, czyli 3 kilo w rękę, więcej lekarz na przykład nie pozwoli. Do tego jeszcze ciągłe jakieś tam bóle, brak komfortu takiego. Idziemy na imprezę jakąś, wszyscy siedzą grzecznie, a ten zaczyna się wiercić, bo już nie daje rady, już musi iść się położyć albo jeszcze jakiś ketonal łyknąć. Nadciśnienie tętnicze, choroby wrzodowe żołądka, choroby wrzodowe dwunastnicy. To są te rzeczy, które przepraszam, później trawią nasz organizm, a my nie mamy tego komfortu takiego, takiej chęci do życia, tej radości życiowej. Możemy, proszę państwa, mówić też o tych zagrożeniach fizycznych. Kondycja na pewno będzie powodowała, że te zagrożenia fizyczne znacznie później będą nas dopadały. Ale to od nas będzie zależało, czy przyjdziemy do pracy wypoczęci, czy przyjdziemy zmęczeni. To zmęczenie nas dopadnie. Zmęczenie spowoduje, że będzie brak prawidłowego myślenia i oceny tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje. I przez to będziemy popełniać błędy. Będziemy popełniać błędy, szefu to zauważy. Zacznie na nas krzyczeć, prowadzi sytuację stresową jeszcze dodatkowo. Zmęczenie, stres, do niczego dobrego to nie będzie prowadziło. Niewłaściwe odżywianie się, proszę państwa, spowoduje wcześniejsze zakłócenie procesów metabolicznych naszego organizmu. Nieprawidłowe odżywianie się, wprowadzanie tłustego żarcia, niedbanie o ten organizm, zakłóci ten metabolizm. On i tak jest zakłócany wraz z upływem wieku. Dwudziestolatek, kiedyś przynajmniej tak było, to zjadł byle co i poleciał, a taki czterdziestolatek zjadł trochę tłustego i leżał już. O, rapacholin, dajcie rapacholin. Dzisiaj mam wrażenie, że to chyba już jest nieaktualne. Każdego po prostu ten metabolizm nieprawidłowy jest w stanie dopaść. Mamy też zagrożenia psychiczne. Do tych zagrożeń psychicznych, proszę państwa, zaliczamy przede wszystkim alkohol i środki działające podobnie do alkoholu, czyli amfetaminę i jej analogi, opiaty, kokainę, tetrohydrokanabinole, benzodiazepiny. Tych środków jest ponad 3000 różnego rodzaju, które będą oddziaływały na nasz organizm tak samo jak alkohol.
dla kierowcy ani alkohol, ani środki działające podobnie do alkoholu nie są polecane. Mamy jakieś pytanie? Tak, od pana Marka. To szybko pytanie, bo 10 godzina. Chciałbym zapytać jeszcze o konsekwencjach prowadzenia ciężarówki z przyczepą rolniczą. A jeżeli przyczepa jest zarejestrowana, no to ja nie widzę problemu. Przecież można. Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, żeby nie była przekroczona i jeżeli, bo to wracamy do tego przewozu prywatnego, jak dobrze zrozumiałem, tak? Można, oczywiście, że tak. Tylko trzeba udokumentować, że jest to przewóz prywatny. Przewożony towar stanowi moją własność. Ja sobie go wiozę. Nie na handel, ani nic takiego. Nie wiem, zakupiłem cokolwiek, jakieś meble, sprzęt gospodarstwa domowego i wiozę. Mogę, jak najbardziej. To wszystko, jeśli chodzi o pytania. Dziękujemy za aktywność, w szczególności kierowcom ze szkolenia okresowego. Pamiętajcie, że macie obowiązek przejść teraz na e-learning, wszystko rozwiązać w 100%, podręcznik oraz przejść przez zakładkę testy, rozwiązać pytania do tematu. Dziękujemy osobom z Facebooka, TikToka i YouTube za pytania, za dużą ilość komentarzy na Facebooku. Widzimy się jutro. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Tak. O 8:30. Do zobaczenia. Do zobaczenia.